plotkiem o grach planszowych. Dzisiaj wydanie bardzo specjalne, prosto z mojego domu, ponieważ cały Portal Games jest gdzie? Jest na Pyrkonie. Ja akurat w tym roku na Pyrkon nie dotarłem i specjalnie dla Was nagramy dzisiaj odcinek o konwentach. Z okazji Pyrkonu o konwentach. Widzę, że przybywa osób, widzę, że 30 osób nas ogląda. Widzę tutaj na tablecie obok siebie, że ja już też jestem w internecie, więc chyba wszystko działa. Więc tradycyjnie jak każdy live streamer amator, bardzo proszę powiedzieć, czy to wszystko działa, czy mnie Państwo widzą, czy mnie Państwo słyszą, czy mogę iść z tematami do przodu, czy są jakieś problemy techniczne. Na pewno jest obraz, bo to widzę, natomiast mam wyciszone. Dzień dobry, Maciej się uśmiechnął. Pozdrawiam profesora dziś na live. Czołem Macieju, absolutnie. Dajcie znać, jak jest dźwięk, ja nagrywam w pokoju i być może jest echo, bo nie mam tej pchełki jak zwykle, tylko po prostu jest dźwięk z telefonu. Cześć wszystkim, słuchaj, dobrze widać. No to wszystko, to dobrze, to mamy te podstawy za nami, więc jeszcze raz. Ten program to Planszówki TV, spotykam się w każdy piąteczek o godzinie 14 i rozmawiamy o grach planszowych. Ja nazywam się Ignacy Trzewiczek, pracuję w firmie Portal Games. Pracuję w branży gier od 25 lat. Rozpocząłem moją karierę w branży gier w 1997 roku z zeszłego stulecia. I w każdy piątek dzielę się swoimi spostrzeżeniami i swoimi przemyśleniami na temat gier planszowych. A dzisiaj będę się z Wami w ogóle plotkował i będę opowiadał o rzeczach niezwykłych, ponieważ będę opowiadał o tajnych, sekretnych konwentach, do których się można dostać tylko na zaproszenie. Więc będę przed Wami ukrywał rąbka tajemnicy, jak takie konwenty wyglądają, dlaczego są tajne, dlaczego są zamknięte i zadam się jeszcze ciekawego na takich konwentach. Gdzie je? Jak zwykle w programie Planszówki TV. Temat odcinka będziemy poruszali po pierwszych 15 minutach rozpędówki, ponieważ muszą się wszyscy zgromadzić, muszą wszyscy przybyć, muszą wszyscy później się pojawić. Ja muszę odpowiedzieć na Wasze najbardziej gorące pytania, więc pierwsze 15 minut tu się wpatruję się w czat, będę czytał, co do mnie piszecie. A po 15 minutach przechodzimy do tematu odcinka. Sekretne, tajne konwenty gier planszowych. Co to za historia jest? Tutaj widzę, że czat mi się na komórce pojawia, natomiast jest bardzo mała czcionka i Ignacy to słabo widzą. Natomiast tutaj mam jeszcze na dole wsparcie, więc proszę się nie niepokoić. Jak będę patrzał nie do kamery, tylko w dół, to znaczy, że patrzę, co do mnie piszecie. Tak się mówmy. Lekkie echo jest, ale da się słychać, więc bardzo się cieszę, że wszystko tutaj w miarę działa. Pozdrawiam przewodnicząca Michała, sklep Róbmy Dobrze. Zachęcam do kupowania komiksów, jak wiecie, jestem fanem komiksów. Dziś tu pewnie coś tam widać komiksowego za moimi plecami. I sklep róbmydobrze.pl, mam wrażenie. Bardzo fajnie komiksy pakuje, ekologicznie, w papier, wszystko bardzo profesjonalnie, więc polecam róbmydobrze.pl do kupowania komiksów. Wszyscy są na Pyrkonie, prawie że wszyscy są na Pyrkonie. Oczywiście bardzo dużo pracowników z okazji długiego weekendu wzięło sobie wolne i wypoczywa w różnych warunkach przyrody, natomiast dzielna ekipa konwentowa także jest w pracy, jest na konwencie, jest na Poznaniu, to możecie ich odwiedzić na naszym stoisku o jakimś bardzo szczególnym numerze, którego nie znam. Tam jest prapremiera gry Little Factory. Mamy tam także dodruk gry Little Town. Mamy tam prapremierę gry Piątka Party Game'a z naszej stajni oraz mamy oczywiście Batmana, wszyscy kłamią. Mamy oczywiście całą masę różnych innych premier, różnych wspaniałych gier, więc udawajcie się na Pyrkon i tam sobie to wszystko przeżyjcie. Nie wszyscy na Pyrkonie, ale pozdrawiam wszystkich, którzy tam są. To prawda jest. Widać, słychać, wszyscy na Pyrkonie. Gorące pytanie, czemu prezes nie jest na Pyrkonie? Pyta Jedi Przemo. Nie dogadałem się z Pyrkonami w konstruktywny sposób i zostałem w domu i wypoczywam, bo jest tak, że ja wróciłem z Włoch. Stali słuchacze podcastu Dwa Piątki. Zachęcam wszystkich fanów gier planszowych do słuchania podcastu Dwa Piątki na Spotify'u albo na YouTube. Ja tam opowiadałem. Byłem na konwencie we Włoszech jeden weekend. Byłem na konwencie we Francji kolejny weekend. Teraz mam weekend w domu, mam jeszcze jeden weekend w domu i wylatuję do Ameryki na 4 tygodnie, więc jestem bardzo mocno w rozjazdach. Więc mój wyjazd na Pyrkon był pod takim dużym znakiem zapytania, ponieważ się nie udało mi dogadać z organizatorami w jakiś konstruktywny, fajny sposób. Więc odpuściłem, machnąłem ręką, wypoczywam w domciu i szykuję się do wylotu do Ameryki na promowanie różnych naszych gier, odwiedzanie konwentów i spotykanie się z fanami w Ameryce. Ale paczuszkę od prezesa na Pyrkonie tak przekażemy. Tirna Nuk, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wesołą ekipę Wośpową. I proszę paczkę przekazać. I proszę tam im tylko pogrozić palcem, że wyślijcie mi fotorelację, co przekazaliście, żebym ja potem zobaczył, czy ta fotorelacja, jak oni mi to dadzą, tą paczuszkę, to się wszystko zgadza. Czy tam coś po drodze wyżarli. Nie wszyscy na Pyrkonie, tak jest. Fani gier. Dzień dobry, pozdrawiamy fanów gier. Nie wszyscy na Pyrkonie. Zapraszamy do Warszawy na ostatni przed wakacjami festiwal Niedziela z grami planszowymi. Piszą fani gier. Zapraszam wszystkich. Proszę się wygooglać, proszę się dodać na Facebookach do fanów gier. Jeden z najfajniejszych, najbardziej aktywnych klubów, stowarzyszeń, trudno to znać, organizacji promujących gry planszowe w Polsce.
działają w Warszawie bardzo prężnie i śledźcie ich, co oni robią za eventy, bo to jest mega fajna ekipa. Sobo, słuchaj, pisze Tomasz Borut. Tomaszu, nie przeskoczymy tego. Czyli jeśli faktycznie dla Ciebie to jest niewystarczająco, gdzieś tam na słuchawkach mnie nie słyszysz, to nie przeskoczymy. Jak widzisz, nagrywam z warunków domowych, nie ze studia firmy, ponieważ firma jest zamknięta, więc lepiej nie będzie, nic tu więcej nie mogę kliknąć, po prostu gadam do telefonu i to jest wszystko, co mnie stać. Kciuki w górę, bo więcej nie będzie takich streamów z domu. Pisze Jedi, Przemo, proszę Państwa, jak najbardziej pełny recht jest. Cała firma ma wolne, a Ignacy nie wziął wolnego, tylko do Was plotkuje, więc proszę to docenić, proszę to ukciukować, że Wam się podoba, że teraz nie siedzę na Disney+, tylko gadam z Wami. Speaking about Disney+, proszę Państwa, w tym tygodniu Disney+ wjechał do Polski i za mną jest pierwszy, o właśnie jest pytanie od Wągrowca, i za mną pierwszy obejrzany element. I tym elementem na pierwszy ogień wybrałem sobie serial Hawkeye, taki gość z łuku strzela. Państwo wiedzą, o co chodzi. Serial o Hawkeye, 6 czy 7 odcinków, dość króciutki serial, odcinki bardzo króciutkie, 30-minutowe, więc faktycznie w tym tygodniu mi się to udało zobaczyć. Obejrzałem to wielką przyjemnością, będę mówił o tym szerzej w podcastie Dwa Pionki, natomiast bardzo mi to się miło oglądało. Hawkeye, piszą tutaj na czacie Państwo, wyedukowani w angielskim. Firma ma wolne, to na Pyrko to nie odpoczywają, pisze Besson, no właśnie, kilku skazańców zostało wysłanych do pracy na Pyrkonie. Na szczęście to jest ekipa, która bardzo lubi konwenty, więc oni tam są jak ryba w wodzie, więc nasz zespół konwentowy dzielnie na Pyrkonie promuje nasze gry, a reszta sobie wzięła wolnego. Wągrowicz tymczasem pisze, że on na Disney Plus zaczął od Star Wars Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, a teraz Mandalorian. No to widzę, że Wągrowców wszedłeś ostro, jak dzik w żołędzie. Dwa seriale za tobą i jeszcze trzeciego łykasz, pięknie. Jedek Przemo, no tutaj nie zdziwiony jestem, że Jedek Przemo pisze, że za nim Kenobi. I połowa WandaVision. WandaVision jest także w mojej kolejce na zaraz do zobaczenia. Ile Usagiego na półce? No niestety pytanie bardziej zasadne byłoby nie ile Usagiego na półce, tylko ile Usagiego przeczytane. I na to pytanie nie odpowiem niestety. Mandalorian na razie oglądany, ale zajeżdża takim wiedźminem w świecie Star Wars. Maestro, ja oglądałem Mandaloriana, muszę przyznać, pierwszy sezon w sposób nie do końca legalny. Jak on się pojawił, ileś tam, to było ze dwa lata temu, czy ileś. I ten serial jest bardzo nierówny. Uważam, że jest tam kilka rewelacyjnych odcinków, byłem w nich zakochany. I kilka takich słabszych. Na drugi sezon już czekałem na oglądanie go w legalny sposób, więc drugiego sezonu nie widziałem. Łukasz mówi, czy Pez może pokazać te komiksy Alina sobą? Słuchajcie, komiksy Alina to są komiksy wydawane przez wydawnictwo Scream Comics. Bardzo polecam wydawnictwo Scream Comics, ponieważ jest to wydawnictwo także fanów planszówek. My jesteśmy z nimi w kontakcie, wymieniamy się, oni mi wysyłają komiksy, oni mi wysyłają planszówki. Spotykamy się na konwentach, bardzo fajna ekipa. Są na pewno także na Perkonie, podejrzewam. I Scream Comics wydaje takie wielkie cegły poświęcone Alinowi. Są te komiksy z lat dawnych, lat 80., lat 90. Ten tutaj mamy Black and White'a i tego tu jest cała masa przeróżnych alienów. Jak ktoś lubi klasyki, jak ktoś lubi taką kreskę, ona jest taka bardzo inna, taki współczesny. Tu Wam pokażę zaraz, jak te komiksy wyglądają. Takie historie, teraz już komiksy rysuje inaczej. To są takie klasyczne alieny, mam tego całą kolekcję i bardzo polecam wszystkim fanom alienów. Oni także wydają mniejsze formatowe, już takie nowsze. Więc cała masa Scream Comics i Alien to są nieźli kumple. Mandalorian nadal najlepszy, przy Jedi Przemo. Dzień dobry na żywo, pozdrawiam Cię, planszokwariat, podoba mi się. Obi-Wan Kenobi miał duży potencjał, ale według mnie na razie najsłabszy, pisze z kolei Maciej, ale teraz żeśmy weszli, proszę Państwa, w taką dziurę sobie nie wyjdziemy, jak będziemy od Disney Plus teraz plotkowali, a to miał być program o grach planszowych. Mariusz powiedział, że przyjdzie za 10 minut, jak się skończy rozpędówka. Mariusz, do zobaczenia w takim razie za chwileczkę. Co Państwa słychać? Rozumiem, że rozmawiam z tymi osobami, które na Pyrkon nie pojechały. I teraz pytanie, czy nie dostaliście wolnego w pracy, czy Wam się fundusze nie spinają, czy nie lubicie podróżować do Poznania, czy ogólnie nie lubicie konwentów, czy jaka jest Wasza historia? Jaka jest Wasza historia, dlaczego na Pyrkonie Was nie ma? Mnie już odpytaliście, czemu mnie nie ma. Wyjaśniłem, dlaczego Wy tu ze mną jesteście, a nie jesteście na Pyrkonie. Proszę mi to wszystko wyjaśnić. Marek mówi, że ma już HBO i Netflixa i Amazona i Polsat Go Box i że już tego Disney po prostu nie wie, czy będzie miał jeszcze. No jest tutaj dużo, dużo kontentu. Żyjemy, jak mówią specjaliści, żyjemy w złotej erze kontentu, czyli w takich historii, w których jest miliony gier komputerowych, miliony gier planszowych, miliony wspaniałych seriali, miliony wspaniałych filmów, książek, komiksów, wszystkiego. Nie sposób tego wszystkiego przejść, nie sposób tego wszystkiego zobaczyć.
Jesteśmy bombardowani, kuszeni z każdej strony darmowymi grami, darmowymi streamami, darmowymi promocjami. Wspaniałe i ciężkie czasy dla nas zjadaczy, zjadaczy historii, fajnych historii. Miodus pisze, że nie dało się wyrwać dnia wolnego z pracy i musi odpuścić Pyrkon, ale do Łodzi na Festiwal Komiksu jedzie, więc Miodusie, widzimy się w Łodzi, ja tam będę w sobotę. Będę tam robił jakieś seminarium, panel, gdzieś tam jestem zaproszony w jakiejś historii z okazji projektowania Batmana, więc wiem, że to będzie się odbywało w sobotę, więc zapraszam wszystkich fanów planszówek już dzisiaj. To jest chyba 23, albo 22, albo 24, jakoś ten weekend, w sobotę będę tam w Łodzi. Robert pisze, że Edward Olmos jest jutro, więc jutro będę i ja po autograf na pudełku Battlestara. No właśnie, moja córka też jest na Pyrkonie, także jest w kolejce po autograf. Ona z kolei sobie chce zautografować powieść Wojny Makowe? Wojny Makowe chyba, taka powieść dla młodzieży. I ja tam się spodziewam kolejek kilometrowych, bo to jest podobno bardzo, bardzo popularna powieść młodzieżowa. Mail pisze, jak tu jechać na Pyrkon, jak planszówki od portalu w paczkomacie czekały. Oprócz tego pewnie mówił na dwóch piątkach, na tres świeżo spakowany, będzie grany w weekend. Mail, bardzo, bardzo Ci życzę wspaniałej zabawy. Pamiętaj, żeby się po rozgrywce nie pokłócić, znaczy w trakcie rozgrywki się nie pokłócić, bo Torres jest bardzo negatywną grą, wspaniałą, wspaniałą, wyśmienitą, więc tam masa negatywnej interakcji. Proszę, wariat pisze, że generalnie Szczecin kocha Poznań na swój sposób, ale obowiązki wykańczania domu, w tym pokoju na giereczki, okazały się być ważniejsze. Liczę, że na Berlinkon uda się wyrwać. Proszę Państwa, właśnie od nas byliśmy przed czasami covidowymi, byliśmy na Berlinkonie. Ja tam w ogóle jakąś nagrodę dostałem. Wysoko nie wiem za co, bo mi wręczyli, byłem bardzo zaskoczony. W ogóle jakieś zaskoczenie, że wróciłem z jakąś statuetką. Natomiast Berlinkon, bardzo fajny konwent. Bardzo polecam. Dość blisko, z Polski do Berlina doda się faktycznie samochodem kilka godzin dojechać. Bardzo dużo wystawców, bardzo dużo premier, bardzo dużo gier. Oczywiście trzeba znać język niemiecki, żeby sobie w tej gry pograć. Są tam także seminaria, spotkania z autorami, więc taki pełną gębą fajny konwent w Berlinie. Polecam. Widzę tutaj jeszcze Państwo Olmos, to najważniejszy punkt programu, czyli widzę, że to jest dla Was Państwa tutaj ważny, ważny temat. Robert Olmos będzie miał 3 sesje autografowe, więc każdy da radę. Kurczę, czyli tutaj rozumiem, że Pyrkon pod znakiem pana Olmosa. No dobrze, niech tak będzie. Średniego rozmiaru, małe konwenty jednak mają swój klimat. No to jest prawda, że na takich mniejszych konwentach da się z każdym pogadać, z każdym spotkać, mieć chwilę na wytchnienie. Ja muszę się dostać na Majka Pondsmitha, posłuchać o cyberpunku. Proszę Państwa, tak, czasem mojej młodości, kiedy Ignacy był w liceum, kiedy Ignacy kupował sobie cyberpunka 2020. Gdzie go tutaj mam jeszcze? Ja mam chyba tą do drugą, czyli nie mam, ten oryginał mi gdzieś zaginął. Ależ. Proszę Państwa, ten pan Mike takie coś napisał, kiedy Ignacy miał w latach 90. miał kilkanaście lat i to pamiętam, jak gdzieś ten moment, kiedy te podręcznik dostałem, bo to jest o Kopernikus, też są na Pyrkonie, odwiedźcie ich, powiedzcie, że prezes kazał ich pozdrowić, proszę ich tam zbombardować pozdrowieniami od prezesa i oni tego superpanka wydali, ja byłem w tym zakochany, wspaniała robota, potem chodzi o dodatki i Mike też jest moim wielkim hero z mojej młodości, więc pozdrówcie go także ode mnie. Czy kiedyś będziemy mogli zobaczyć prywatną kolekcję prezesa komiksów o Batmanie? Pisze Aras. Arasie, drogi Arasie, ja nagrałem taki film na tym kanale YouTube Top 10 komiksów o Batmanie i tam pokazywałem komiksy z mojej kolekcji. Ta kolekcja oczywiście jest większa, natomiast to, z czym jestem najbardziej dumny, to, który najbardziej lubię, to właśnie w tym programie, w tym pokazałem w tym filmie, więc Top 10 komiksów o Batmanie na tym kanale YouTube, tam pokazuję 10 moich ulubionych komiksów o Batmanie, zachęcam. Mark tutaj z kolei pisze, że Pyrkon odpuszczony z uwagi na ceny biletów i odległość. Ale w Łodzi, jak najbardziej nas poznał obecny, jest Mark. Widzimy się w Łodzi. Jakie by ceny biletów na Pyrkonie, to muszę powiedzieć, że nie wiem, więc tutaj nic mądrego nie powiem. Fani Gier piszą, wczoraj do późna graliśmy w piątkę. Dużo śmiechu, fajna gra towarzyska. Proszę Państwa, o piątce napisałem felieton w tym tygodniu. Nie wiem, kiedy dział marketingu go publikuje. Ale faktycznie im więcej w tą grę gram, im więcej o tej grze myślę, jak o niej piszę artykuły, to tym bardziej się przekonuję, że to będzie mega, mega hit. Jest to gra bardzo sprytnie wymyślona, bardzo prosta. Ale faktycznie tak napisałem w tym felietonie, moment, kiedy my musimy wymyślić hasło i potem ktoś przy stole wymyśli takie samo hasło jak my i ten moment, kiedy my przybijamy piątkę i dostajemy obydwoje punkty, a inni tych punktów nie mają, to jest mega fajny, fajny taki moment psychologiczny, bardzo duża przyjemność, więc faktycznie jak my tutaj gramy sobie na lunch breakach w tą grę, to widzę mega pozytywną energię, bardzo dużo takiej pozytywnej energii wokół tej gry, więc kto jest na Pyrkonie, niech tam uderzy na stoisko portalu, zagra, pobawi, pośmieje się i pewnie do domu wróci z pudełkiem.
Pamiętam ten podręcznik, pisze Marcin, dokładnie tak. Kopernikus za każdym razem odwiedzamy po coś z Warhammera, pisze Maestro, absolutnie tak, już tam pójść. Mają teraz nowy dodatek do Warhammera, wyszedł. I listy z archiwum, archiwa listów kronikarskie, coś tam, coś tam. Nie tak, że mam zamiar sobie go sprawdzić oczywiście. No i nie było prezesa na UK Game Expo, a tak prezes wychwalał ten konwent. No Marku, właśnie tak jak powiedziałem, nie mogę być wszędzie. Byłem we Włoszech, z Włochów pojechałem do Francji i w kolejny weekend odbyło się UK Game Expo i już nie dałem rady nam się dostać, bo musiałem odpocząć. I teraz także odpoczywam z okazji Pyrkonu, bo zaraz wylatuję do Ameryki na kolejne dwa konwenty. Będę na Dice Tower Con i będę na Gen Con. Więc takie życie twórcy gier planszowych, widocy gier planszowych, że faktycznie w weekendy jest się w trasie, jest się w pracy. No i akurat weekend UK Game Expo, weekend Pyrkonowy odpoczywam, żeby mieć siłę na kolejne wyjazdy. Łukasz ratuje ten vlog nasz, bo Łukasz pisze, nie ma nikogo za kamerą, więc zauważam, jest 15 po. I Łukaszu, jak zwykle jestem Ci bardzo wdzięczny, że ratowałeś sytuację. Więc proszę Państwa, przejdziemy do tematu odcinka. Witam wszystkich, którzy przyszli dokładnie tylko na teraz, tylko na temat odcinka. Widzę, że tutaj ponad 100 ludzi nas ogląda, 36 lajków, więc teraz przechodzimy do seminarium, przechodzimy do tego panelu, o którym będę opowiadał o tajnych, sekretnych konwentach gier planszowych i liczę, że po tym panelu, po tych kilkunastu minutach, kilka kcików jeszcze wpadnie, że Wam się ten temat podobał i że ciekawie, że opowiadałem. No więc przechodzimy do tematu odcinka. Słuchajcie. Zamkniętych, prywatnych konwentów jest oczywiście sama. Natomiast są dwa takie najsłynniejsze, o których na pewno każdy fanów gier planszowych gdzieś tam coś tam słyszał. I te konwenty to Alan Moon's Gathering of Friends, czyli zebranie przyjaciół Alana Moona. Alan Moon jest twórcą na przykład takiej gry jak Ticket to Ride, czyli Wsiąść do pociągu, międzynarodowego gigantycznego hitu, oraz drugi bardzo słynny konwent Gathering of Friends of Bruno Faidutti, czyli zebranie przyjaciół Bruno Faidutti'ego, twórca między innymi Cytadeli. Spotkanie Alana Moona jest w Ameryce, jest skierowane do jego przyjaciół z Ameryki, chociaż także z Europy tam przybywają jego przyjaciele, ale głównie jest to północna Ameryka, Kanada i Amerykanie. Natomiast Bruno Faidutti oczywiście głównie Francja oraz Niemcy i różne okoliczne kraje. Więc te dokumenty są tak rozrzucone, że i dla Amerykanów, i dla Europejczyków jest coś ciekawego. Obydwa konwenty są zamknięte, żeby tam się dostać, trzeba mieć faktycznie zaproszenie od samego faktycznie Alana Moona albo od samego Bruno Faidutti'ego. Znaczy oni tymi komentami zarządzają, oni mają listę gości, oni wiedzą, ile mają miejsc na konwencie, oni wiedzą, kto był w zeszłym roku, oni wiedzą, kogo zapraszają w przyszłym roku. I tutaj nie ma żadnych innych trików, jak tylko po prostu umieć się skontaktować z Alanem Moonem i być jego friendem. Albo umieć się skontaktować z Bruno Faidutti'em i być jego friendem. Więc faktycznie na końcu są bardzo, bardzo no powiedzieć elitarne to nie, bo to jest bardzo brzydki wyraz taki, że elitarne, ale po prostu zamknięte, że faktycznie trzeba być w takiej grupie ludzi, którzy mają właściwy networking, właściwe kontakty. Jak te konwenty przebiegają, czym one się od siebie różnią i czym się różnią od wszystkich innych konwentów? Zacznijmy może od Gathering of Friends Alana Moona, który odbywa się w Niagara Falls. To jest to, co wszyscy my znamy z widokówek, z obrazków i z tapet Windowsowych, czyli ten słynny wodospad Niagara Falls, gdzie tam ta woda spływa i jest takie i wszyscy się jarają. Tam właśnie odbywa się ten konwent. Na granicy amerykańsko-kanadyjskiej, w posłanie amerykańskiej. Natomiast w trakcie tego konwentu są regularne wycieczki na stronę kanadyjską i tam do różnych kasyn, restauracji, pubów i różnych miejsc, gdzie można się fajnie pobawić. Konwent Alana Moona odbywa się w hotelu. Uczestnicy sobie wynajmują pokoje w tym hotelu i jest tam wynajęta taka część konferencyjna, gigantyczna sala, gdzie są wszystkie te rozrywki prowadzone. Konwent trwa całą dobę. Czym bardziej twardzi po prostu grają do drugiej nad ranem, do trzeciej nad ranem, do czwartej nad ranem, a potem nowi się budzą i przychodzą. Konwent Alana Moona trwa ponad tydzień. Po prostu to polega tak, że Alan Moon mówi, będę tam, zapraszam Was moje ziomy, zapraszam Was moi przyjaciele, jestem tam przez tydzień, przybywajcie, gramy w gry planszowe. Któż tam przybywa, cóż to za konwent? Ten konwent ma olbrzymią historię. Muszę też, że nie pamiętam i mógłbym się przygotować, ale kurczę, nie znalazłem identyfikatorów, żeby to dokładnie sprawdzić, która to była edycja, na której tam byłem, ale to jest od kilkudziesięciu lat konwent. On się dzieje od tych lat 70., 80. Ma gigantyczną historię. I to z początku było faktycznie Gathering of Friends, czyli po prostu Alan Moon z pięcioma ziomami grali w gry planszowe, a potem z 15 kumplami, a potem z 20 kumplami. I teraz tych jego kumpli, różnych ludzi, którzy tam przybywają, jest grupa ponad setka. Natomiast był taki bardzo naturalnie rosnący sobie konwent. Na tym konwencie są po pierwsze
ziomy Alana Moona i faktycznie są to po prostu jego kumple z młodości, którzy razem z nim tworzyli gry, testowali gry, rozwijali tą branżę gier w tych latach początkowych tego samego naszego hobby, oraz masa wydawców, których on zaprasza i tam faktycznie jest wszyscy nie, ale masa wydawców z Ameryki i z Europy tam przybywa. Oraz pojawią się tam także recenzenci, influencerzy, tak jak Rodney Smith z Watch It Play, czyli Tom Vassell z Zeistower i tak dalej, i tak dalej. Więc to mieszanka zarówno zwykłych graczy, którzy są kumplami Alana Moona, jak i influencerów, którzy piszą po tym o tym komentarzu, opowiadają, relacjonują, jak i wydawcy. I na czym polega cały ten komentarz? Ten komentarz polega generalnie na graniu w nowości, w gry, które się dopiero ukażą, albo gry, które się już ukazały, ale jeszcze nie są w szerokiej dystrybucji. Ten konwent słynie i od wielu, wielu lat słynie z tego, że on wytwarza, mianuje gry, które się okażą potem wakacje wielkimi hitami. To właśnie lata temu, w 2015 roku, jeśli nie mylę daty, tak, 2015, Codenames, czyli tajniacy, wystrzelili właśnie na tym konwencie. To właśnie tam były pierwsze pokazy i poszła już plota po branży, że coś niesamowitego z Czech Games Edition jest i potem oczywiście na Gen Conie to wszystko eksplodowało. Tam właśnie wybuchł fenomen The Mind. Znacie grę The Mind, tą taką szaloną grę, w której nie wolno ze sobą rozmawiać. The Mind opanował właśnie ten komend Alana Moona i tam wszyscy grali w tego The Mind i tam poszła ta plota, że jest taka gigantyczna gra, która potem się przydała w setkach tysięcy egzemplarzy. Tam na tym konwencie, uwierzcie lub nie, rozpoczął się to szaleństwo na Roland Wrighty. Gry Roland Wright wychodziły przez lata, były na rynku, natomiast nikt się mi nie interesował. I tam w tym konkretnym roku, te kilka lat temu, ktoś przywiózł egzemplarz gry Gunshot Clever, czyli po polsku Dynatazo, o ile się nie mylę. Ta gra tam wybuchła, wszyscy nie gadali, wszyscy nie mówili, wszyscy natychmiast zamawiali na Amazonie, że to gra też muszą mieć swoje kolekcje, jak tylko dotrą do domu. Wszyscy zaczęli się interesować Roland Wrightami i już później, kolejne miesiące, nagle gry Roland Wright wyskakują na boardingu na hotlistach, nagle się okazuje, że na Gen Conie wszyscy gadają o grach Roland Wright, nagle Stronghold Games zaczyna sprowadzać do Ameryki masę Roland Wrightów i wszystko z Roland Wrightami wybucha. Ja tam na tym koncie byłem, ja widziałem, jak co się działo z Gunshot Clever, jak nagle wszystkim się otwierały oczy, że jest coś takiego jak Roland Wright, mimo że takie gry na rynku już było od lat, natomiast tam to wybuchło. Ja miałem zawsze przyjemność i wielką frajdę być na tym konwencie między innymi z grą Detective i ta gra Detective tam też właśnie wybuchła. Ja robiłem tam pokazy przez 4 czy 5 dni Detektywa. Każdy, kto grał, natomiast mówił, że zajebiste, plotkowali w restauracjach, w knajpach, powiedzieli, że Trzewik ma coś niesamowitego. Robił się zapisy, kolejki, żeby w tą grę ze mną zagrać, by ją poznać. I po tym koncie poszła plota, że Portal Games ma coś niesamowitego, unikalnego, takiej gry, której nikt nie widział jeszcze, że tam się w internecie szuka rzeczy, że się sprawdza fakty na Wikipedii, że się szuka jakichś nazistów, że co to za historie w ogóle magiczne. I poszła ta plota i faktycznie w wakacje, te kilka miesięcy później, ta gra eksplodowała gigantyczną popularnością na podstawie tych plotek z tego konwentu. Jest to konwent, który ma influencerski wpływ na hity, które potem będą miały sukces w wakacje i faktycznie wielu wydawców tam przyjeżdża z takimi grami, żeby je pokazać, żeby zobaczyć, co branża mówi. I tam są ludzie z branży, więc tam wszyscy się na grach znają i jeśli dana gra jest podłapana przez ludzi z branży, to znaczy, że tak, że to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, jak tam zagrałem w grę Reef, która także potem wakacje eksplodowała i zagrałem i miałem, to jest niesamowite, tak proste reguły, tak fajne wydanie. Zagrałem, zakochałem się, sam od razu kupiłem. Tam także po raz pierwszy pokazano Century, więc taki komend mocno, mocno influencerski. Drugim z kolei konwentem, Bruno Faiduti, a jeszcze ważna rzecz, że termin tego konwentu, termin tego Alan Moon's Gathering of Friends właśnie jest taki perfektny, to jest jakiś tam, to się dzieje marzec, kwiecień, kiedy właśnie zaczyna się przygotowanie do tych wszystkich historii związanych z wakacjami. Konwent Bruno Faidutiego, konwent europejski, ma troszeczkę innego vibe'a, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, więc teraz przetransportujemy się do Francji i czym różni się ten konwent i jak on wygląda. Na komencie Bruno Faidutiego, jeśli chodzi o uczestników, jest dość podobnie, ale troszeczkę inaczej. Po pierwsze, jest tam masa przyjaciół Bruno Faidutiego, czyli są tam ludzie, których ja w ogóle nie znam z branży, nie znam żadnych konwentów, nie są to żadni twórcy, tylko po prostu jego ziomy, jego kumple, jego przyjaciele, żadne famousy branżowe. Oraz znajduje się tam masa autorów tych z francuskiej szkoły designu, czyli Antoine Bauzat, Bruno Catala i tak dalej, i tak dalej.
Serge Daguet i tak dalej, czyli wszyscy ci słynni autorzy francuscy się tam pojawiają, oraz pojawia się tam większość francuskich wydawców. Gier planszowych, czyli wszystkie Matagoty, Ludonautę i tak dalej, i tak dalej. I oni tam co robią? Oni tam grają w prototypy. Czyli ten komentarz o tyle się różni od komentarza Bruno Fajdutiego, że faktycznie od Alana Muna, że tam faktycznie też się pojawią się nowości, też ktoś przyjedzie z jakąś nowością, wszyscy chcą sprawdzić, ograć, co to tam nowego wyszło. Natomiast generalnie, jakbyście sobie zrobili zdjęcie z komentu Alana Muna i zdjęcie z komentu Bruno Fajdutiego, to u Alana Muna grają w nowości, które się ukażą na wakacje, oni tam mają te sample z drukarni poprzewożone, a na komencie Bruno Fajdutiego na stolikach prototypy, 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 prototypy i testują. I tam właśnie możecie zobaczyć sobie Bruno Catala z nowymi grami. I tam, nawet w tym roku, jak teraz byłem, taki kategorii temu, masa prototypów, nie wiem co z tego jest ogłoszone, co jest nieogłoszone, więc nie chcę mówić, co tam widziałem, bo nie chcę sobie narobić kłopotów i potem mnie nie zaproszą więcej na ten komend. Ale generalnie nowa rzecz Bruno Catali, nowa rzecz Andrew Bauza, różne rzeczy tam pojawiały się i tam ludzie sobie grają. To, co jest niesamowite, to powiedziałem we vlogu kilka temu, jak prowadziłem vloga w języku angielskim. Ten wspaniały brainstorming, czyli to, że faktycznie Bruno Catala przyjeżdża ze swoim prototypem swojej gry i on sobie ją tam testuje i tam siedzą razem z nim Antoine Bauza, siedzi tam z nim Bruno Fajdut i mu pomagają razem, brainstorming, wymieniają się, testują, pomagają sobie. Czyli coś, co mógłby fan gier myśleć sobie, że tam jest jakaś konkurencja pomiędzy autorami gier, że jest jakaś zawiść o sukces, że hej, ty tam robisz jakąś grę, ci nie będę pomagał. Nic z tych rzeczy, tam po prostu siedzi cała banda autorów gier i razem sobie pomagają, razem sobie doradzają, razem sobie brainstormują przy winku, przy piwku, w pięknych okolicznościach przyrody i wspólne tworzenie gier, wspólne, w sensie, że wspólne testowanie gier. Więc ten konwent Bruno Fajdutiego jest bardziej taki designerski, konwent Alana Muna bardziej influencerski. Ponieważ konwent Alana Muna odbywa się w hotelu, to faktycznie tam jedni przyjeżdżają tego dnia, inni tego dnia, tam po prostu no zależy, kto do tego hotelu przyjechał, schodzi sobie do tej sali konferencyjnej, sobie tam gra w gry planszowe. Natomiast nie ma tam takiej atmosfery, że dokładnie wiemy, kto w tym konwencie jest, że wiemy, kto tutaj jest. Wchodzi do tej sali i jednego dnia tam siedzi sobie Eric Lang, a dwa dni później już go nie ma, już wyjechał i tyle, i go przegapiłeś, prawda? U Bruno Fajdutiego jest inaczej. Bruno Fajduti koszaruje wszystkich w takim uroczym ośrodku, bardzo, bardzo mocno w głębokiej wsi francuskiej, jest to takie bardzo małe miasteczko, nawet nie miasteczko, to po prostu jest wieś. I tam jest taka odrestaurowana stodoła, która jest zamieniona w taki jakby dom przyjęć ze stołami i z kuchnią. Natomiast od dawna to była jakaś stodoła, jakieś takie stare zabudowanie z czasów średniowiecznych. I tam wszyscy razem jedzą posiłki, tam jest normalnie, zaczyna się konwent rano od śniadania, gdzie oni tam się wszyscy budzą, jedzą sobie te bagietki i ser, jakieś dziwne rzeczy. Potem jest lunch break, kiedy faktycznie z tych stołów znikają te wszystkie gry, znikają te prototypy i tam kuchnia wnosi lunch i wszyscy razem w jednej sali jedzą, wyśmiewają się, wygłupiają się. Straszny zgiełk, straszne zamieszanie, wszyscy sobie nawzajem podają te bagietki, te bułki, tą sałatę, te sery. I później wieczorem także wspólny posiłek, znowu wszyscy w tej jednej stodole jedzą sobie kolację. Więc u Bruno Fajdutiego jest takie bardzo mocne poczucie community, takiej społeczności, to wszyscy jest na konwencie i tutaj przy stole widzisz Bruno Catala, a tam siedzi sobie Bruno Fajdut, ja to akurat wylądowałeś koło Antoine Bauza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w konwencie Alana Muna raczej nie, po prostu jesteś na Games Roomie i tam sobie ci wszyscy ludzie grają, ale jak są głodni, to nie idą w miasto, tak powiedziałem, raczej wychodzą na tą drugą stronę, do Kanady, bo ona jest znacznie ciekawsza, jeśli chodzi o atrakcje i tam sobie wypadają do restauracji, do pubów i tam sobie konsumują. Queenman pisze, czy jak się przebierze za Ignacego Czywiczka, to czy mnie wpuszczą? No, muszę przyznać, że jest szansa, ale czy umiesz być tak chudy jak ja? Jakby, czy dasz radę się tak wychudzić, żeby być takim szczupłym, prawda? Faktycznie trzeba mieć chody, żeby na takie komenty załapać. Jest to fajna przygoda, duże, duże fajne przeżycie. Dużo grania, non-stop grania. Na tych komentach nie ma żadnych punktów programu. To nie są komenty, tam nie ma prelekcji, nie ma wykładów, paneli, konkursów, turniejów, nic tam nie ma, po prostu tam tylko siedzą, gdzie cały czas grają. Teraz w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, jak tam byliśmy we Francji, Bruno Fajdutiego, tam był zrobiony jeden spontaniczny turniej w grę Unmatched, ponieważ wydawca francuski chciał podpromować tą grę i miał jakieś pudełka do rozdania i takie historie, ale generalnie na tych komentach po prostu jest spontaniczne granie. Na tych komentach jest tak, że coś nazywa się Price Table. Jest to coś, co jest bardzo dla mnie, bo szokujące, za pierwszym razem, kiedy się na tych komentach pojawiłem. Jest to bardzo, bardzo fajne.
Mianowicie Price Table polega na tym, że zarówno Alan Moon, jak i Bruno Faiduti są ikonami branży, są w branży od zawsze, znają osobiście wszystkich możliwych wydawców, wszystkich ludzi w branży znają i wszyscy wydawcy wiedzą, że raz do roku taki konwent się odbywa i przysłają im nagrody na ten konwent. To polega, podejrzewam, mniej więcej tak, że Alan Moon dzwoni do Days of Wonder i mówi: hej, dzień dobry, tu mówi autor, wsiąść do pociągu, proszę mi przysłać 100 pudełek, wsiąść do pociągu, bo potrzebuję na jutro. I się rozłącza. No, oczywiście tutaj sobie żartuję, ale tak mniej więcej wygląda, że zarówno Bruno Faiduti, jak i Alan Moon nie mają żadnych kłopotów ze znalezieniem sponsorów dla swojego konwentu i zdobyciem pudełek. Tak więc kiedy przyjeżdżasz na taki konwent Alana Moona, albo kiedy przyjeżdżasz na konwent Bruno Faidutiego, to jest tam taki stolik i poprzez stolik mam na myśli trzy stoliki wielkości stołu ping-pongowego, zawalony po pas grami planszowymi przesłanymi przez sponsorów. I są to gry, nie jakiś tam odpad z wyprzedaży, tylko Ticket to Ride, wsiąść do pociągu Anniversary Edition, albo tutaj jakiś Kickstarter Edition, a tu jakieś coś tam, masa pudełek. I ostatniego dnia każdego z tych konwentów, zarówno Alan Moon Gathering of Friends oraz Bruno Faiduti Gathering of Friends, odbywa się rozkradzenie, rozdanie, rozdysponowanie tych gier pomiędzy uczestników. W przypadku konwentu Alana Moona nigdy nie miałem możliwości wziąć udziału w tym rozdrapywaniu tego majątku planszowego, ponieważ zawsze było tak, że mój samolot już wylatował wcześniej. Ten konwent zazwyczaj kończy się w niedzielę, a ja miałem takie połączenie, że już musiałem w niedzielę rano uciekać na połączenia samolotowe, więc z Alana Moona nigdy nic nie przywiozłem i tylko mogłem pooglądać te stosy gier, które tam były do wyhaczenia i mogłem tylko rozważać, czy by mi się to do walizki zmieściło, czy nie, ale wiedziałem, że i tak nie mam szans nic do Polski przyjść, bo wjadę przed zakończeniem, przed tą ceremonią rozdaniem. Także nie wiem, jak ta ceremonia tak naprawdę wygląda, jak ją rozwiązuje Alan Moon. Wiem tylko, że można tam dużo rzeczy przywieźć do domu. Natomiast wielokrotnie oczywiście byłem uczestnikiem ceremonii rozdania tych nagród za przybycie po prostu u Bruno Faidutiego i faktycznie jest to zrobione bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. W niedzielę, kiedy jest pożegnanie, po śniadaniu niedzielnym, kiedy konwent już będzie się zbliżał do końca, Bruno Faiduti zaprasza wszystkich przed tą stodołę, uwierzcie to sobie lub nie. Piękna zawsze jest to pogoda, Francja, maj, pięknie, pięknie, zawsze słonecznie i są te stoły zawalone grami. Wszyscy uczestnicy, około 100 ludzi jest na takim konwencie, stoją w grupie i Bruno Faiduti ma listę wszystkich uczestników i zaczyna wzywać do tego stolika poszczególne osoby, te osoby sobie podchodzą i sobie taką grę biorą na pamiątkę z tego konwentu. No i Bruno ma zawsze bardzo przeróżne, jak znacie gry Bruno Faidutiego, wiecie, że on lubi dużo chaosu, dużo szaleństwa w swoich grach, to także te jego reguły wybierania gier są przeróżne. Ja miałem w jednym z lat, miałem na przykład zaszczyt być jednym z pierwszych osób, które do tego stołu podeszły i mogły sobie wybrać z olbrzymiej puli gier. Dlaczego? Ponieważ była reguła, że ci, którzy przyjechali z największej odległości. No i ja, ponieważ przyjechałem z Polski, te moje kilometry mi się zwróciły i byłem w top dwóch czy trzech osób, które wybierały sobie nagrody z puli, ale on ma przeróżne reguły. W tym roku na przykład, o ile pamiętam, pierwsze czy drugie osoby, które wybierały, to były osoby, które były w kapeluszu. I kilku Francuzów, którzy akurat mieli akurat jakiś tam kaszkiet, czy jakiś kapelusik, czy jakąś czapkę, miało pierwszeństwo wyboru gier. Potem trafiły się osoby, które były bez skarpetek, no jakieś takie reguły zupełnie szalone, bo jest to znowu event, kiedy wszyscy się chichrają, śmieją, przekrzykują, jedni ściągają skarpetki, żeby jednak zrobić do tego stołu. No rzeczy się dzieją przeróżne, no a wszystko się kończy po prostu rozdaniem gier pamiątkowym, pamiątkowe hi-fi, wszyscy się rozjeżdżają do domu. Jest fajna pamiątka. Obydwa konwenty, jak powiedziałem, mają swoją funkcję, zarówno taką społeczną, żeby ci, którzy tam są, to wiedzą, że są częścią branży, wiedzą, że się znają, możemy sobie porozmawiać sobie z ludźmi z innych wydawnictw, z innymi autorami. To ma bardzo fajną funkcję budowania relacji pomiędzy branżą. I tak jak powiedziałem, w przypadku Alan Moon's Gathering of Friends, dodatkowa funkcja tego konwentu to jest potencjalne wygenerowanie hitów na najbliższy rok. Te gry, które tam wystrzelą, prawdopodobnie także wystrzelą potem w wakacje na konwentach. Natomiast u Bruno Faidutiego jest to po prostu tworzenie gier, brainstorming, budowanie prototypów i kreowanie nowych reguł. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, właśnie ten networking, to poznawanie sobie autorów gier i wydawców gier w bardzo takich spokojnych warunkach. Znaczy przy winku, piwku, przy ciastkach, przy pięknej pogodzie, bez tego swego zgiełku konwentowego, bez tych napiętych kalendarzy konwentowych, bez tłumu graczy, którzy wiecznie tutaj kupują gry, jest zamieszanie, jest hałas na targach, tylko nie, tutaj posłyszeliśmy przez
te kilka, 4-5 dni totalny chillout, gramy sobie w gry, plotkujemy i poznajemy się. I to jest faktycznie najlepszy sposób, żeby w branży podjąć jakieś nowe, ciekawe kontakty. Tutaj dla fanów z Polski, żeby podać przykłady, jak to się przełożyło dla Was, jak to Wam pomogło to, że Ignacy gdzieś tam te komenty jeździ, gdzieś tam kogoś poznaje. To kilka takich anegdot, kilka historiek, jakie gry na polskim rynku się znalazły dzięki tym wyjazdom, dzięki tym wylotom zagranicznym. Pierwszy, najważniejszy przykład oczywiście to jest gra The Crypto. Ja to powiedziałem wielokrotnie na podstawie wywiadów na temat tej gry. The Crypto, jeden z największych hitów w firmie Portal Games, masa do druków, nie wiem, już do druku zrobiliśmy, bo straciłem rachubę. Jedna z absolutnie najlepszych gier imprezowych na świecie, jest na pierwszym miejscu rankingu Board Gaming najlepszych gier imprezowych. I ja tą grę wyszperałem właśnie tam, ja to opowiadałem w różnych wywiadach. Wszedłem na tą salę konferencyjną, wszedłem do Games Roomu. Widzę, że ludzie grają w jakąś grę i się strasznie chichrają. Podszedłem z założonymi rękami, po sobie patrzę, o co chodzi. Próbowałem zrozumieć, o co w tej grze chodzi. Mówię, no grają są w połowie gry, nie będę im przeszkadzał, nie będę ich pytał, jakie są reguły, ale po prostu się przyjrzę i zrozumiem. I faktycznie po tych kilku minutach zrozumiałem, o co w tej grze chodzi. I natychmiast zacząłem się rozglądać, kto jest autorem tej gry, kto jest wydawcą. I tam przy tym stole się osoba, która ten prototyp przywiozła, Krystian, tam był. Ja mówię, Krystian, jestem Ignacy, jestem z Polski, Portal Games. Chcemy tą grę wydać w Polsce. Od razu przyszedłem do rzeczy, bo w tej grze byłem zakochany i faktycznie The Crypto, wydanie polskie The Crypto narodziło się dzięki temu, że byłem tam na Niagara Falls i tam zobaczyłem tą grę w formie jeszcze prototypu i po prostu w niej się zakochałem od pierwszego wejrzenia, dlatego wy macie w Polsce się tą grą cieszyć dzięki takiego wyjazdu. Drugą ciekawą grą, którą sprowadziliśmy do Polski dzięki takiemu wylotowi do Niagara Falls jest Food Chain Magnet. I także odpowiedzieliśmy o tym już wielokrotnie jako taką anegdotkę, że Grzegorz, nasz dyrektor Portal Games, łaził po firmie i jęczał, że o kurczę, fajnie byłoby wydać Food Chain Magnet, kurczę, Food Chain Magnet, lepsza gra Euro Ever, taka super i nie ma polskiego wydania, jakby to, żeby ją wydać, co tu będę zrobić? A ja mówię, Grzesiu, przecież kurczę, ja znam tego kierownika, z tą grę zrobił, to co to za problem? I Grzesiu taki oczy, jak go znasz? No ja byłem z nim na Niagara Falls, jedliśmy razem w restauracji, się skumplowaliśmy, w czym jest problem? Grzesiu mówi, no to pisz do niego, dawaj mi tego Food Chain Magneta. No i tak od słowa do słowa oczywiście okazało się, że udało nam się zrealizować polską edycję Food Chain Magnet i właśnie wynikało to z tego, o czym opowiedziałem, że na takich konwentach w zupełnie fajniejszy, lepszy sposób da się zrobić więzi pomiędzy wydawcami, więzi pomiędzy autorami gier i to nie jest tylko taki handshake, hey, how are you, na targach, tylko po prostu z taką osobą się siedzi w restauracjach, siedzi się w pubach, gra się razem w gry, plotkuje się, wygłupia i oni potem cię o wiele lepiej kojarzą i wtedy może podpisywać o wiele fajniejsze kontrakty i tak do Polski prowadziliśmy Food Chain Magnet na przykład. Takich przykładów jest jeszcze kilka pewnie, ale te dwa są takie naprawdę spektakularne, bo i The Crypto i Food Chain Magnet są dwa gigantyczne hity z Portal Games i obydwa właśnie przywiezione z takiego konwentu. To był mój seminar na temat prywatnych, zamkniętych konwentów. Jest jeszcze taki konwent jak Trzewiczkon i część z Was na takim konwencie kiedyś była albo będzie, albo miała zaproszenie. Jest to konwent, który ja organizuję. Jest to konwent jeszcze zupełnie inny, jeszcze inaczej działający. Odbywa się w Polsce i także skupia różnych moich przyjaciół, różnych moje znajomych, moich królików. Natomiast te dwa najsłynniejsze, Gathering of Friends Alana Moona i Gathering of Friends Bruna Fojtego, działem tak, jak właśnie powiedziałem. Mamy, że się czegoś fajnego dowiedzieliście. Mamy, że Wam, jak to mówi Mateusz Borek, uplastyczniłem ten temat. Życzę Wam, żebyście się kiedyś na taki moment dostali. Nie wiem, jak to zrobicie, ale nie mów nigdy. Ja także te 10 czy 15 lat temu nie spodziewałem się, że będę na takich komentach, a proszę, zrobiłem karierę w branży gier, kilka gier zaprojektowałem i się okazało, że na takie zaproszenie dostałem i było mi tam bardzo miło i bardzo fajnie, tam co roku sobie jeżdżę, latam i jest bardzo fajnie, więc życzę Wam, żebyście także na takie momenty trafili, a jak nie do Bruno Fajdu tego, to możecie na Trzewiczkę się kiedyś dostaniecie i to jest także bardzo fajny konwent. To tyle seminarium, to teraz bym prosił o kciuka jakiegoś, jeśli drogi widzu Ci się to podobało, jeśli to było ciekawe seminarium, jeśli tutaj fajnie pogadaliśmy, to tutaj musisz kliknąć w YouTube, że to była dobra seminarium, to była dobra historia, że powinien takiej historii podać więcej i bardzo doceniam za to. No i cóż, przechodzimy do ostatniej części programu, czyli po prostu zaglądam w czata i sobie z Wami plotkuję. Ja widziałem kątem oka, że tutaj cały czas jakieś komentarze przelatywały. Przepraszam, że na nie dzisiaj na bieżąco nie odpisywałem, ale teraz już wreszcie mam na to czas, więc teraz wszystkie Wasze pytania, komentarze, proszę bardzo, wrzucamy na czata. I te ostatnie 20-15 minut sobie pogadamy i ja odpowiadam na Wasze pytania. Widzę, że kciuki tam już ruszyły w górę, więc bardzo dziękuję, bardzo doceniam, kłaniam się. Rozumiem, że się seminarium podobało. No to jedziemy.
Poprosimy trzeci raz historię o chipsach. Mówi Jedi Przemo, ja słyszę, co do mnie mówisz i trafiony, zatopiony. Siemano, pozdrowienia z Polesia, pozdrawiamy Polesie. A polskie tajne komenty, pisze Maciej, no właśnie Macieju. Macieju, w Polsce, to wyjaśnię, jak działa polski komend. Trzewiczkon jest to konwent z okazji z moich urodzin. Narodziło się to w bardzo spontaniczny sposób. Urodziny, znajomi. Ja mówię, kurczę, to może nie będziemy siedzieli w domu, tylko gdzieś wyskoczymy, a to może zamiast 5 znajomych, to może 15, będzie weselej. No i tak się od słowa do słowa okazało, że ileś tam lat temu z okazji moich urodzin wyjechaliśmy w teren w jakieś 20 osób, bo pograliśmy w gry planszowe, pośmialiśmy się, odśpiewano mi 100 lat, było bardzo fajnie. I kurczę, z nami powiedzieli, że no, że liczą, że za rok takie same urodziny. No i przez lata oczywiście ten komentarz sobie rósł i faktycznie obchodzą moje urodziny teraz w takim szerszym gronie około 50-100 ludzi, zależy od danego roku, ile ludzi się tam znajdzie. Ten konwent o tyle różni się na przykład od konwentu Alana Moona, że mam bardzo taką regułę sztywną, że nie ma na tym konwencie właśnie influencerów i recenzentów, tak jak u Alana Moona jest, ponieważ strasznie się boję, że byłyby jakieś potem kwasy, że o, tam ktoś widział, że Geek Factor tam z Czewikiem herbatę pije i pewnie wszystkie recenzje potem są przekupione. Więc tutaj jesteśmy bardzo ostrożni. I mimo, że z chęcią bym z dużymi przyjaciółmi, recenzentami, przyjaciółmi, influencerami jakąś herbatę z moich rodzin wypił, to tutaj jest taka niestety reguła, żeby nie drażnić social mediów, nie drażnić Facebooków i nie pokazywać się z jedną szklanką herbaty z influencerami. Natomiast pojawiają się tam czasem autorzy gier, pojawiają się tam także wydawcy, no i pojawia się tam dużo znajomych królika i taka historia. Kiedy start kampanii Torgala? Pytam Michał. Michale, gra jest jeszcze w developmencie, jesteśmy jeszcze nie gotowi. Ja wiem, że liczyliście wszyscy, że to się ukaże, że ta kampania ruszy w pierwszej połowie tego roku, ale nie ma co się spieszyć. W sensie, nade wszystko dla nas najważniejsze jest, żeby to była bardzo dobra gra, żeby to była bardzo dobra kampania, a nie żeby robić na chybcika i zrobić albo słabą kampanię, albo nie daj Bóg, słabą grę. Więc potwierdzam, że ten development tej gry idzie dłużej niż się spodziewaliśmy. Muszę powiedzieć po prostu, że pewne elementy prototypu, pewne elementy gameplayu zostały wywalone do kosza, bo nie byliśmy z nich zadowoleni i troszeczkę ta robota, no nie że od nowa, ale troszkę się wycofnęła i na tego poziomie maja, czerwca, kiedy chcieliśmy tą kampanią ruszyć, stwierdzimy, że to jeszcze nie jest ten moment i o ile z gameplayu jestem już bardzo, bardzo zadowolony i jesteśmy bardzo blisko faktycznie pokazania bardzo fajnej gry, no to przygotowanie kampanii też jest wyprodukowanie takich sampli, wysłanie do recenzentów, no przygotowanie całej kampanii, więc jakby to jest skomplikowana sytuacja, więc kiedy kampania Torgala będzie, jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, tego po prostu nie wiemy, natomiast mogę Wam powiedzieć, że po takich perturbacjach z gameplayem chyba jesteśmy już na bardzo fajnej takiej ścieżce, tak jak mówiliśmy w różnych takich przeciekach, jest to gra napędzana przez scenariusze, w grze będzie bardzo dużo różnych scenariuszy, natomiast ta mechanika, podobnie jak w przypadku Robinsona Crusoe, musi być jedną główną, fajną, ciekawą mechaniką, której potem można używać do różnych scenariuszy. No i tu jest właśnie teraz naszych deweloperów zadanie, żeby ta mechanika się broniła w każdym scenariuszu, ponieważ autor scenariuszy, Rafał Szyma, wymyślił je przeróżne, są bardzo ciekawe, bardzo fajne, ale bardzo różnorodne. No i ta mechanika musi je wszystkie udźwignąć, więc stąd idzie to troszeczkę dłużej niż zakładaliśmy, ale nie martwcie się, dla nas najważniejsze, żeby zrobić mega dobrą grę o Torgalu. A tak w międzyczasie sobie sprawdziłem, za co to Ignacy występował w tym Berlinkonie. Panie, to nie w Kidmuchał występy były, bo to wtedy Ignacy został Publisher of the Year. No właśnie, dokładnie tak. Bardzo dziękuję, proszę o wariacie, że to zrobiłeś. Tak jak mówię, ja nie wiem, o co chodzi. Nagle mnie zawołał, żebym podszedł tam, bo tam jest jakaś ceremonia i żebym to zobaczył. Ja mówię, okej, no i tak jestem vlogerem, co ponakręcę. Zacząłem tam jakieś filmy kręcić. I nagle mówiłem, że Ignacy Trzewiczek i że mam iść na scenę. I mi tam po niemiecku coś wręczyli. I bo się dowiedziałem, że to było, że jestem wydawcą roku. Nie wiem, dlaczego to dostałem. Przyjąłem z radością, podziękowałem. Dankeschön. Jest zajebiście, jest w gablocie. Faktycznie ten zespół Berlinkonu, ci organizatorzy dokumentu, to jest ekipa bardzo fajnych, młodych, kumatych ludzi, którzy bardzo potrafią w gameplaye, bardzo potrafią w social media, bardzo potrafią w YouTube, robią masę bardzo fajnych live streamów. Są bardzo nowocześni. Więc my na innych falach nadajemy faktycznie. Oni cenią to, że mam vloga, kiedyś tam miałem stek Snapchata, że mamy Twitcha. Oni cenią to, że Portal Games jest taki bardzo dla fanów. Nie wiedzą tym, że jakby dla was paszówki TV, ale generalnie wiedzą, że Portal Games jest taki bardzo właśnie nowoczesny. I chyba dlatego tą nagrodę dostałem za to, że Portal jest taki bardzo transparentnym wydawcą, który cały czas z tymi fanami
rozmawia, więc jest fajnie. Z anegdotą z Berlinkonu mogę powiedzieć coś, co wszyscy nasi fani doskonale zrozumieją, czyli to, że byłem tam zaproszony na live streama i w momencie live streama oczywiście wszystko się wyresetowało. Zachęcam sobie zobaczyć live streama z tamtego Berlinkonu 19 i zobaczycie, jakie tam się rzeczy dzieją, że tam nic nie działało, było opóźnienie, wszystkie się sterowniki posypały. Klasyczny atak molocha. Zostałem, bo chciałem obejrzeć planszówki TV, pisze Dariusz. Mniemam, że po prostu nie pojechał na Pyrkon, żeby tylko zobaczyć planszówki TV. Dariuszu, mamy, że Cię nie zawiodłem. Mamy, że ta godzinka ze mną Ci wynagrodziła brak Portalkonu. Witajcie opóźniony, ale jestem, pisze Aureliusz. Aureliuszu, pozdrawiam Cię serdecznie. Pytanie z mojego ulubionego gatunku, czyli dość dinozaurowe. Polch, rosyjski czy wróblewski? A może Wiśniewski, bo kapitana Klosa widzę na półce. Wągrowcu, drugi Wągrowcu, pierwszy przetłumaczę Twoje pytanie dla młodszych ludzi. Wągrowiec pyta mnie, który z ilustratorów wymienionych tutaj jest moim ulubionym. Nie mówimy tu o ilustratorach, którzy ilustrowali komiksy w latach 80. i 90. I tutaj olbrzymi, zadałeś mi trudność. Na pewno Polch odpada. Kreska Polcha mi się nie podobała, bardzo to chyba na cenie. Niestety świętej już pamięci. Natomiast dużo zrobił dla polskiego komiksu, więc mega doceniam. Natomiast to nie są moje klimaty. Natomiast wybór między Wróblewskim a Rosińskim, no to tu już jest masakra. A ja jako wydawca Thorgala jestem w bardzo niekorzystnej sytuacji teraz postawiony. Ale ja tego pana Wróblewskiego, Jerzy Wróblewski, bardzo cenię. Oglądałem o nim program dokumentalny, muszę go widzieć na kanale. Był taki bardzo fajny serial dokumentalny o komiksach w czasach PRL-u. I to, co się panu Wróblewskim dowiedziałem, bardzo mną poruszyło. Więc chyba bym, kurczę, zagłosował, że pana Wróblewskiego. Mimo, że Rosiński oczywiście to także jest ikona polskiego komiksu. Panie prezesie, na stronie Portal Games powiązanych znajduje się link do pasujących koszulek na karty. Czy jest możliwość, aby w opisie gry dodać, ile takich stołów koszulek jest potrzebne? Tak. Ile koszulek per gra? Oczywiście zajmie to kilka tygodni, zanim ten sklepik to wszystko przygotuje, bo to jest kilkadziesiąt produktów, ale odnotowałem, żeby to zrealizować, bo to jest słuszna koncepcja, że ty nie masz chyba Sherlocka Holmesa i rozkminiesz tego, tylko tam chodzi informacja. Ta gra ma tyle kart, potrzebuje tyle stołów koszulek, good luck. Więc bardzo, bardzo dobre pytanie. Zróbcie matę do Robinsona Crusoe, tu jest Nemo, pisze. Tu jest Nemo, taka mata została zrobiona. Była wymyślona i zaprojektowana przy okazji kampanii crowdfundingowej Robinsona Crusoe. Taką matę ja nawet mam, bo już jest wyprodukowana. No i jak będziemy dostarczali grę Robinson Crusoe do backerów, a to się wydarzy pod koniec tego roku, to takie maty się na social mediach pojawią. I ta mata wygląda obłędnie. Zapewniam Cię, że wyszła zajebiście. Panie prezesie, cieszę się. Ja się tego dowiem, bo to na każdy poszukiwaty o te monety pytacie. Monety. Ja na każdy poszukiwaty TV odpowiadam pół żartem, pół serio, że trzeba się było ogarnąć, jak były. Bo pamiętam, jak dziś, jak mówiłem, że są monety, preorderujcie, bo jest prezesie, nie prezesie, tylko drodzy fanowie. Nie, monety, i przegapiliście i teraz narzekacie. Ale dowiem się tego, czy jest szansa. Podejrzewam, że jest bardzo mała, ale zanotowałem to sobie na karteczce. Tu jest napisane, że szkoda. No ja to szkoda. No właśnie mówię, że mata jest, że będzie do kupienia, że mata właśnie jest w produkcji, więc chyba to jest dobra wiadomość, nie, że zła. Prezesie, czy wydajecie podwodne miasta? Wydajecie czy wydacie? Łukaszu, bo my już wydaliśmy. Chyba, że chodzi Ci o dodruk. Na pewno dodruk podwodnych miast będzie. Jest to jeden z naszych klasyków, jeden z moich ulubionych gier ever. I ona nie zniknie z kalendarza, więc tak będzie. Panie prezesie, dlaczego gra Aeon's End została wydana na takiej słabej jakości papierze oraz czemu nie ma dividerów, które są w wersji angielskiej? Bluże, nie wiem, jakiej słabej jakości papierze mówisz, ponieważ ona jest normalnie drukowana w firmie Trefl albo Grano, teraz nie pamiętam, ale normalnie na papierze karcianym, normalnie to jest to karcianka, więc nie do końca czaję ten wątek. Natomiast więc nawet nie mam się do tego odnieść. Ja bym nie kojarzył, bo ona miała jakieś tematy. Tam są też żetony normalnie na tekturze i chyba, że chodzi o planszki gracza, ale te planszki gracza są takie same jak w oryginale. To jest po prostu faktycznie kreda 300 z lakierem, ale pamiętam. Więc mam wrażenie, że ona wygląda dokładnie tak samo jak oryginalna gra. Dzięki temu jest w zajebistej cenie. Więc uważam, że Aeon's End jest wydany całkiem w porządku. I w dzisiejszych czasach, kiedy gry są po 200, 300, 400 zł, to ten Aeon's End to uważam, że to jest mega dobry wybór. Gra w dobrej cenie i całkiem spoko wydana. Nie, to ja bym nie dramatyzował. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem. Maciej Michał pisze o Trickeriona. Nic nowego nie mam, ale gwarantuję Wam, że jak tylko coś będzie, to będziemy tutaj faktycznie ogłaszali. Wągrowiec jest też wybrałby Wróblewskiego. Dokładnie tak. Panie prezesie, czy jest szansa na dodatek do Food Chain Magnet? Pyta Jacek. Jacku drugi, Jacku, na chwilę obecną nie wyczerpał się jeszcze.
pierwszy nakład Food Chain Magnet, to oznacza, że my jeszcze nie rozważamy do druku Food Chain Magnet, co oznacza, że nie ma szans na dodatek. W sensie, jeśli nawet jeszcze pierwszy nakład Food Chain Magnet się nie sprzedał, to znaczy, że nie ma jeszcze wystarczającej ilości klientów na dodatek, więc na razie nie. Natomiast oczywiście tak, oczywiście będziemy chcieli tą grę dodrukowywać, oczywiście będziemy chcieli ten tak zrobić, natomiast na razie rynek tego nie pokazuje, żeby chciał. Rynek jeszcze nie pokazuje, tak jak powiedziałem, dopóki Food Chain Magnet jeszcze jest w sklepach, to znaczy, że jest jeszcze coraz pierwszy druk, to znaczy, że nie ma w ogóle tematu dodatku ani do druku. Planszetki magów są miękkie, a twarde w oryginale, pisze Blur. Blur, muszę przyznać, że sobie to zanotuję, sprawdzę, zobaczę, ale planszetki. Natomiast muszę tutaj przyznać, że z ręką na sercu wolę mieć planszetkę taką, jaka jest, bo ona sobie leży na stole, nic z nią nie robisz, nie tasujesz, nie rzucasz, nie musisz się nią bawić w Hawkeye'a, ma po prostu leżeć na stole i dzięki temu ta gra kosztuje, nie wiem ile, załóżmy, 150 zł zamiast 190 zł, więc uważam, że ja ogólnie jestem przeciwnikiem tego, co się dzieje w branży, czyli tego, że gry mają po prostu porąbanie ekskluzywne komponenty, przez co gry mają porąbane ceny, przez co wy potem jako klienci narzekacie i nie kupujecie i w ogóle mówicie, że skąd takie ceny? No są takie ceny, że właśnie jest taki kierownik Blur, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, który uważa, że planszetki powinny być grube. No jakby były grube, to by gra kosztowała dodatkowe 30 zł. A gdyby były większe sztony, to dodatkowe jeszcze 6 zł. A gdyby były jeszcze tam jakieś jeszcze lakier dodane, to jeszcze 7 zł. I potem się okazuje, że on zamiast 150 kosztuje 230 i wy narzekacie, czemu taka druga cena. No więc jakby musimy się zdecydować, czego oczekujemy od gier. Czy chcemy ekstremalnie ekskluzywnych komponentów za 500 zł, czy chcemy gry w normalnej cenie i nie przeginamy z komponentami. Więc Blurze, prywatnie się z tą nie zgadzam. W sensie uważam, że ta planszetka tak jak leży, to jest ok, nic się nie musisz z nią robić i jest zajebiście, dzięki temu jest fajna cena. Natomiast jeśli to ci się nie podoba, jest masa innych gier, więc po prostu nie kupuj Onazenda, kupuj sobie cokolwiek innego, bardziej ekskluzywnego, bardziej droższego, jeśli faktycznie dla ciebie są te komponenty bardzo, bardzo ważne. I peace, high five, nie ma tutaj żadnego konfliktu, tylko tak jak mówię, no po prostu musimy zrozumieć balans. Musimy zrozumieć balans SCD versus jakość komponentów. Ja w dobie inflacji, w dobie szaleństwa, które się dzieje na rynku i benzyny po 8 zł, głosowałbym, żeby te gry miały troszeczkę, może nawet mniejszą tekturę, troszeczkę chudszą tekturę, ażeby się w ogóle dało kupić, nie? Prezesie, czy jest szansa zapisać się na Robinsona edycję kolekcjonerską, czy szukać gdzieś w sklepach? Nie, już jest kampania zamknięta, wielokrotnie ogłaszaliśmy ją, był late pledge, kto przegapił ten trąba. Czy prezes kiedyś grał w 18? Pytam mnie Łukasz. Łukaszu, nie grałem, grałem w te gry pociągowe, czyli Age of Steam, Steam, Railroad Tycoon, natomiast w 18 nie grałem i troszkę się ich boję. W takim razie proszę o apel do widzów, żeby kupowali Food Chain Magnet, bo ja bardzo bym chciał kupić Ketchup w polskiej edycji językowej. Jacku, jak najbardziej tak. Trzeba polecać, trzeba promować tą grę, trzeba skakiwać na fora, pokazać, jaka jest fajna. Tutaj wzorcowym przykładem są fani gry The Others, którzy oddolnie tą grę wypromowali w Polsce i sprawiły, że mogliśmy wydać wszystkie dodatki do tej gry. Zamknęliśmy tą linię, wydając wszystkie możliwe dodatki do tej gry i byliśmy dotyką się dzięki fanom gry, którzy tą grę promowali, zwoływali się na fora, pomagali nam tą grę promować i osiągnęliśmy wspólny sukces. W punktem z dużym podażeniem gier, no właśnie tak jest, że no jakby ja rozumiem, że chcecie mieć super jakość, ale ta super jakość to jest natomiast tylko 30 zł, tylko 50 zł, tylko 40 zł w cenie detalicznej. No i to czyta, na pewno warto, żeby to było na tekturce zamiast na kartce. Jak to i tak leży na stole i za dodatkowe 5 dych za to zapłacić, ja uważam, że nie warto. Witam prezesa, pisze Mr. Marble. Ja dziś w pracy, więc nie oglądam, ale widzę, że grube licytacje będą, tyle dobroci za prezesem. No Mr. Marble, tutaj udał ci się suchar. Nie oddam tego. Nie ma tego do oddania, to są moje rzeczy prywatne. Faktycznie dzisiaj licytacji nie będzie, natomiast licytacja będzie za tydzień kolejna. Będziemy zbierali na dobre cele. Ja chciałem zaapelować także do Łukasza, żeby także pilnował, żebym się nie zagadał i żebyśmy o 15 mogli skończyć, bo jak ja tutaj włączę ten tryb gadania, to się może nigdy nie skończyć, więc Łukaszu, bądź z nami i proszę o 15 komentarz, żebym się już zamknąć. Pytanie, czy ktoś z Polski jeszcze bywa na tych zamkniętych konwentach? Na konwencie Bruno Fajdutiego tam widziałem czasami ekipę Rebela, natomiast u Bruno, u Alana Muna nie kojarzę. Ale może się mieć, ale raczej nie. Prezesie, dziękuję za kartkę z krową. Absolutnie. Przesyłka z zeszłej licytacji została ci odebrana. To ja ci dziękuję Bartłomieju za licytację. Dziękuję za przekazanie pieniążku na dobry cel. I krówka to była tylko taka przyjemność dla mnie i mrugnięcie okiem w podziękowaniu za fajną akcję.
Jeszcze minuta i kącik sportowy, pisze Łukasz. Proszę Państwa, tutaj mam wszystko pod kontrolą. Jest ok. Jest moderator. Łukasz jest naszym moderatorem dzisiaj. Do The Odds brakuje Sons of Ragnarok oraz Men of Faith. Nie wiem, co są za rzeczy. Być może są to rzeczy ekskluzywy. Wiem, że wszystko, co się dało wydać, wydaliśmy. Więc tutaj tych dwóch innych nie znam. Tak a propos. A może prezes pobije rekord Gambit TV w długości live streamu? Słuchajcie, ja robiłem live stream 12-godzinny z okazji charytatywnej akcji. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka miesięcy temu. Tam zebraliśmy masę pieniędzy na ratowanie pracy dwóch dziewczyn. I to był mega fajny element. Nie wiem, jak długo Dobosz streamował. Natomiast 12 godzin to jest już dużo, że po tych 12 godzinach byłem nieprzytomny. Więc jeśli Dobosz robił dłużej niż 12 godzin, to ja mu oddaję palmę pierwszeństwa, że jest lepszym streamerem niż ja. Bo 12 godzin dla mnie to jest limit mój. Planszetki na grubej tekturze są wykonywane w inny sposób. Zużywa to nie jeden, a dwa arkusze kartonu i jeszcze tekturę litą. Do tego trzeba wszystko do siebie przykleić, skaszerować. No dokładnie tak, to jest ta inna technologia. Skoro nie listujemy, to melduję, że zamówiłem Ark Nova w przedsprzedaży, pisze Mr. Marvel. Mr. Marvel, bardzo dziękuję. Ark Nova, wiem, że na razie bez kłopotów odpukać w niemalowany stół, chociaż ten stół jest malowany. Na razie płynie sobie bardzo spokojnie i bardzo dobrze i wszystkie znaki na ziemi, na niebie nie wskazują, że wakacje tego Ark Nova będziecie mieli na swoich stołach, ale się nic nie wydarzy. Widwoś mówi, że tak, że to były ekskluzywy. No to drogi Kaziu, to wiadomo, że ekskluzywów portugalskich nie mógł wybrać, bo były ekskluzywami. No to jest oczywista sprawa. Jak się tak prezes odwróci, to co pierwsze wpada w oko do polecenia? Słuchajcie, niezmiennie lock and key. Komiks napisany i wymyślony przez Joe Hilla, to jest syn Stephena Kinga. Ja tu mam akurat wydanie takie kolekcjonerskie, szpanerskie, ale w Polsce to się da kupić w normalnym wydaniu. Przez, któż to wydaje? Taurus, bo ale nie wiem, to skurczę. Przepraszam, znajdźcie sobie. W razie tytuł Lock and Key, horror, mega wykręcony. Nie oglądajcie serialu na Netflixie, bo mega jest do kitu. Natomiast Lock and Key to jest absolutnie bomba. I bardzo, bardzo polecam. Tu w ogóle jest taka płyteczka mega zajebistych rzeczy. A tu w ogóle mam taką płyteczkę top of the top of the top zajebistych rzeczy. Więc jakby tutaj, no, to, nie, to generalnie jest tak, proszę Państwa, że ja to wszystko co za mną, to są same rzeczy polecanki. Czyli same rzeczy, które uwielbiam. Rzeczy, których jeszcze albo już przeczytałem, albo jeszcze nie przeczytałem, ale autora uwielbiam, znam i cenię, więc wiem, że się nie zawiodę. Różne rzeczy, które są niesprawdzone przeze mnie, są w innym pokoju. I jeszcze nie mają zaszytu na tym wylądować na tym regale. Więc to, co tutaj jest, to jest wszystko polecam. Angelika pisze, że to jest jej pierwszy komik. No i kurczę, Angeliko, i mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że się wkręciłaś. Tak powiedziałem, on jest bardzo dziwnie rysowany. Ta kreska mi się prywatnie nie podoba, natomiast fabularnie ryje czachę. Mega komiks. Jak prezes ocenia poszczególne tomy czarnej kampanii? Aktualnie czytam trzeci tom i cały czas jestem zachwycony. Jacku, no to właśnie czeka cię teraz trochę przygoda. Pierwszy super, drugi super, trzeci super, potem czwarty gorzej, piąty jeszcze gorzej, szósty jeszcze gorzej i potem na szczęście ponure lata lepiej, w imię ciemności lepiej i woda śpi lepiej, czyli te czwarty, piąty, szósty coraz gorzej i potem siódmy, ósmy, dziewiąty coraz lepiej, więc troszeczkę teraz jest gorzej przed tobą, ale ciśnij dalej, warto, tam dalej potem są jeszcze super rzeczy. Łukasz pisze, że potwierdza. Potwierdzam, Lock and Key jest jednym z najlepszych komiksów, jakie czytałem. Lock and Key jest teraz częściowo wyprzedany, nie da się kupić oficjalnie w sklepie całej serii. Robercie, na pewno to będzie dodrukowywane, więc faktycznie sobie proszę to sobie dodać do wszystkich koszyków możliwych, do wszystkich notyfikacji, bo to jest absolutny klasyk, jeden z najsłynniejszych komiksów ever. Ale teraz właśnie na Perkonie ma premierę kolejny tom, ponieważ po wydaniu tej zamkniętej historii, zamknięta jedna historia, to jest gigantyczna fabuła, teraz ukazał się taki stand-alone, mały komiks, prequel do tej historii, więc myślę, że tam dostał, to będzie dodrukował tego loknięki. Cassiox pisze, że jeśli się chwalimy, to Bur zamówiony z insertem. Bardzo dziękuję, Bur. Mega zaskoczenie w Polsce. Ta gra na pewno przejdzie w podsumowaniu tego roku, będzie jako największa niespodzianka Portal Games. Gra, która pojawia się znikąd, wam się bardzo spodobała, wyprzedała się teraz do druk. Mega szczęśliwo, więc bardzo się cieszymy, że Bor się wam wszystkim bardzo spodobał. Czy prezes grał może w Ascension? Moja ulubiona karcianka deck building jest też wersja mobilna. Widwościu, grałem w wersję mobilną, ale grałem w nią na lotnisku, a ja na lotnisku jestem zawsze zestresowany, się wszystkiego boję i średnio w ogóle zrozumiałem reguły.
Więc muszę do tego Ascensiona jeszcze raz usiąść, więc znam temat, trybi mi w głowie, wiem o co chodzi, ale za dużo nie pograłem. I Angelika mówi, że tak, że póki co Lock and Key palosuje się u niej na pierwszym miejscu. Proszę Państwa, to weźmy z tej samej półki, sięgam do tego samej półeczki w takim razie. Jeszcze raz wstaję. To teraz polecam wszystkim Zabij albo Zgiń. Wydaje to w Polsce Nonstop Comics. Ja zacząłem, kupiłem sobie to po angielsku kiedyś, Kill or Be Killed. I kupiłem pierwszy tom, potem drugi tom, potem trzeci tom i jak już po polsku wyszło, to kupiłem polski czwarty tom. Rewelacja. To jest także zamknięta historia, czyli jest tak, że to się składa z takich czterech tomów i macie całą historię przeczytaną. I tylko wam spoileruję wam pierwsze dwie strony, jak to się wszystko zaczyna. Zaczyna się to tym, że jest taki zwykły ludek jak my, zwykły człowiek, współcześnie gdzieś tam w Nowym Jorku, zwykły młody chłopak, który chce popełnić samobójstwo. Ostatecznie tego samobójstwa przeżywa to, taki trochę oformowato mu to wyszło. Ale pojawia się stwór i mówi: uratowałem ci życie, nie zginąłeś, ale teraz musisz kogoś zabić, żeby zrobić balans. I ten zwykły ziomek, tak jak my, po prostu teraz musi kogoś zabić. I od tego to się zaczyna. Kill or be killed. To, co tam się dzieje w tym komiksie, jakie tam są twisty, to, co ten chłopak tam przeżywa, żeby się wykraskać z tego kłopotu z tym potworem, to jest majstersztyk. Komiks z jednego z moich absolutnie ulubionych pisarzy, Ed Brubaker, Sean Phillips, ilustracje, rewelacja, Zabij, pokażę jeszcze raz ten polski tu, Zabij albo gin, Zabij albo zgiń, polecam. Jacek pyta o promki do Boru bez kupowania podstawki, będziemy mieli taką opcję, wakacje, na tym nasz dział handlowy teraz pracuje, więc jest szansa, jest nadzieja. Ja tam całą kompanię łyknąłem zachwytem, pisze Marcin, polecam absolutnie, ma rację. Ja jeszcze od siebie polecam Rodzinę z domu Lalek, to mam tam kurczę w innym miejscu, niestety tam już nie będę wstawał. Jak się ma komiks Lock and Key do serialu? Tak się ma, że serial jest nakręcony dla bez urazy dla 13-latków, a komiks jest dla mega hardkorowym horrorem strasznym, a nie dla nastolatków. Więc proszę nie oglądać tego serialu, nie ma tego serialu, ten serial to jest kicha. No to jest 15, piszą Państwo. Morsin pisze Kill or Be Killed jest super. Cześć dzieciaki. Tak sobie to poplotkowaliśmy. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście. Siedzimy sobie smutni w domach, że nie jesteśmy na Perkonie, ale nie martwcie się, bo mamy Disney+, mamy komiksy, mamy książki. Przetrwamy, będzie dobrze. Ci z Was, którzy na Perkonie jednak będą, wpadnijcie na nasze stoisko, wpadnijcie na stoisko Portal Games, przybijcie tam piątkę tej ekipie, uśmiechnijcie się do nich, dajcie pozytywną energię. Tutaj koty tutaj wariują za kamerą, nie wiecie co się dzieje za behind the scenes, jak oni ze sobą walczą teraz. Martin, że obejrzał serial, czy jest po co oglądać komiks. No właśnie, ja ten serial wyłączyłem po trzecim odcinku, więc nie wiem czy ten serial się kończy tak samo jak komiks, czy jakoś inaczej. Bracie, idź na ten komiks, ten komiks jest coraz lepszy. Dziękuję za spotkanie. Widzimy się za tydzień już normalnie ze studia w Portal Games. Będzie licytacja, będziemy licytowali matę do Marvel United. Mam wrażenie, że za tydzień w ogóle jakąś nową grę ogłaszam. Mam takie wrażenie, ale nie jestem pewien, ale chyba tam jest tak, że ostatni piątek miesiąca my ogłaszamy nowe gry, więc nie wiem, co się nie wydarzy czasem. Więc drodzy ludzie, dziękuję Wam, życzę Wam mega fajnego weekendu. Słychać koty, no właśnie, no to trudno jest, to co się dzieje, to jest raz bitwa. Dziękuję jeszcze Wam wszystkim, wspaniałego weekendu, grajcie w gry, a jeszcze mam jedną rzecz Wam pokażę, słuchajcie, jeszcze jedną mam rzecz Wam pokażę, jeszcze tak miałem przygotowane. Mam sampla Eleven, doszło to, słuchajcie, jest ogień, więc a propos wstrętu piłkarskiego, dzisiaj nie narzeka na Piotra Zielińskiego, bo tam ostatnio akurat nic nie nawijał. Natomiast mogę Wam w ramach wstrętu piłkarskiego pokazać, że to wszystko przyjeżdżało, wszystko jest, plaszki, żetony i to wszystko się dzieje. Ja jadę do Ameryki, scenariusze i wszystko, i jadę do Ameryki tą grę pokazywać Amerykanom, będę ich uczył jak się w piłkę nożną. Premiera na jesień. Dziękuję, proszę na zakończenie o lajka, jeśli Ci się drugi widz podobało i widzimy się za tydzień, a ja to spróbuję teraz wszystko wyłączyć. I kurczę, na X nacisnę, co? Co sądzicie? Uwaga, naciskam na X, bo często z tego wyniknie.